Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Jutro na moim Instagramie pojawi się duży kupon na kilka najbliższych gal. UFC z udziałem Conora, UFC z udziałem Gamrota oraz KSW 62. Ciekawostka numer 1. W 2007 roku, kiedy UFC wykupiło ówczesnego lidera na rynku MMA, organizację Pride, prezes tejże organizacji, Nobuyuki Sakakibara, jakby zapadł się pod ziemię. W 2019 roku wyszło na jaw, że japoński promotor dostał 10 milionów dolarów za podpisanie umowy z klauzulą o 7-letniej nieaktywności na rynku MMA, aby nie stwarzał konkurencji dla UFC. Sakakibara w 2015 roku, po upływie tego czasu, powrócił i założył nową organizację Rising, która działa do dnia dzisiejszego. Ciekawostka numer 2. Pod koniec 2016 roku prezes organizacji FEN, Paweł Jóźwiak, w wywiadzie dla prostozboku.pl zdradził, że swego czasu był blisko zakontraktowania Popka, ale nie dlatego, że on tego chciał, tylko dlatego, że jeden z ich sponsorów nalegał, by skonfrontować kogoś spoza sportu z prawdziwym sportowcem i pokazać, jaka jest przepaść między nimi. Ponadto prezes stwierdził, że jego rywalem miał być Tyberiusz Kowalczyk, który w opinii Jóźwiaka wybiłby Popkowi MMA z głowy i odesłałby go tam, skąd przyszedł, czyli do muzyki. Ciekawostka numer 3. Conor McGregor na 13 walk stoczonych w UFC 10-krotnie wystąpił w main evencie. Warto wspomnieć o Randym Couturze, który ma na koncie najwięcej main eventów w historii UFC. Na 24 pojedynki 18 z nich było walką wieczoru. Tuż za nim plasują się Anderson Silva, 17, Tito Ortiz, 16, John Jones, 15 i Georges St-Pierre, 13. Ciekawostka numer 4. Kiedy John Jones na kilka godzin przed walką o pas UFC z Mauricio Rua medytował w parku, nagle usłyszał krzyk kobiety: "Zostałam okradziona!". Zawodnik ruszył w pogoń za uciekającym rzekomym złodziejem i kiedy go złapał, razem z trenerem powalił na ziemię, unieruchomił i poczekał na przyjazd policji. Jak sam Jones później stwierdził w mediach, była to świetna rozgrzewka przed walką. Ciekawostka numer 5. W 2017 roku w wywiadzie dla Wirtualnej Polski najsłynniejszy polski świadek koronny Jarosław Masa-Sokołowski zasugerował, że Michał Materla pracował dla mafii pruszkowskiej. Dziobak z tymi sportowcami w Szczecinie, Michałem M., czyli bardzo znanym zawodnikiem MMA, i jeszcze tym małym, nie pamiętam jak się nazywa, jakiś taki śmierdziel, że jakbym się przewrócił, to bym go połamał. Generalnie MMA, no to oni z nimi latali. Starzy pruszkowscy sukcesywnie podporządkowywali sobie Polskę. Materla odniósł się do tych zarzutów następująco. Nie wiem, dlaczego Masa kłamie w tak ordynarny sposób. Może chce na moim nazwisku wypromować swoje kolejne książki, jak to robił w przeszłości z innymi znanymi osobami. Jeszcze chwila i okaże się, że w następnej książce napisze, że papież też latał dla Pruszkowa. Ciekawostka numer 6. Relacje szefa UFC Dana White'a z jego matką nie należą do najlepszych. Według kobiety jej syn po tym, jak stał się bogaty, kompletnie odwrócił się od rodziny. Ponadto oskarża White'a, że wielokrotnie zdradzał swoją żonę m.in. z własną szwagierką czy z Ring Girls. Kobieta 10 lat temu wydała książkę pod tytułem Dana White King of MMA, której zamieściła wiele innych informacji pogrążających syna. Ciekawostka numer 7. W 2017 roku właściciel czeczeńskiej organizacji ACB, Mair Bekhasiev, zdradził za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że odrzucił ofertę sponsorską firmy Nike, ponieważ według niego firma ta wspiera środowisko LGBT. Ciekawostka numer 8. Damian Janikowski na początku istnienia Fight Exclusive Night był twarzą tej organizacji, promował jej wydarzenia swoją osobą i uczestniczył na galach jako gość. Na jednej z konferencji stwierdził, że po 2016 roku zamierza związać się z tą organizacją i toczyć w niej swoje pierwsze pojedynki w MMA. Ostatecznie, jak wiadomo, zawodnik wylądował w KSW. Ciekawostka numer 9. Jared Gordon, który w lipcu zeszłego roku na jednej z gal UFC pokonał Chrisa Fishgolda, przyjechał na walkę bez swoich trenerów, ponieważ ci zostali zakażeni koronawirusem lub mieli kontakt z osobami zakażonymi. Wobec tego w narożniku Gordona stanął komentujący wówczas tę galę Paul Felder, którego zawodnik dobrze znał. Warto dodać, że poza brakiem sztabu trenerskiego na walkę, Jared kilka tygodni przed pojedynkiem napotkał również inne problemy. Jego narzeczona poroniła. Ciekawostka numer 10. Mistrz kickbokserskiej organizacji Glory, Alex Pereira, który w 2017 roku jako jedyny zafundował knockout Izraelowi Adesani, planuje zadebiutować w UFC.
Poinformował o tym na Instagramie kolega Pereiry, Laureano Staropoli, wstawiając film ze wspólnego treningu wraz z sugestią, że Alex odbierze pas Adesani. Tatuś Adesani jest gotowy na swój debiut w UFC. Niedługo zobaczymy go w największym oktagonie świata, gdy bije swojego synka i zabiera mu pas. Bilans Pereiry w MMA wynosi 3-1. Ostatnio zwyciężył pojedynek w listopadzie zeszłego roku na gali LFA. Ciekawostka numer 11. Szef M1 Global Vadim Finkelstein w 2015 roku wypowiedział się na temat możliwości osiągnięcia sukcesu przez powstającą wówczas organizację Rising, wbijając przy okazji małą szpileczkę KSW. Jeśli uda im się zebrać odpowiednią ekipę, ale muszą zachęcić więcej zawodników i zapłacić duże pieniądze. Skąd Japonia weźmie topowych zawodników? Nie wiem. Może część z nich dostarczył Bellator albo KSW. Nie znam jednak żadnego zawodnika na najwyższym poziomie w KSW, może poza Mamedem Halidowem. Warto dodać, że Rising ogłosiło współpracę m.in. z Bellatorem i KSW. M1 natomiast odrzuciło taką ofertę, ponieważ według Vadima japońska organizacja jest podejrzanym projektem. Ciekawostka numer 12. Półtora miesiąca po wygranej Habiba z Conorem, świętej pamięci ojciec Nurmagomedowa, Abdulmanap, stwierdził, że są zainteresowani rewanżem z McGregorem w boksie. Jesteśmy zainteresowani walką z Conorem McGregorem na zasadach boksu. Habib udowodnił, że potrafi wygrywać z najlepszymi stójkowiczami w MMA. Mówił o tym wcześniej, ale niewielu uwierzyło. Jednak po świetnych zwycięstwach nad Michaelem Johnsonem, Edsonem Barbozą i Conorem McGregorem, ludzie zaczęli mu wierzyć. Habib jest w stanie zrobić to samo w bokserskim ringu. Posiada wszystkie potrzebne umiejętności, żeby wygrać na zasadach boksu. Jedną z kluczowych cech jest wytrzymałość. Ciekawostka numer 13. Były menedżer Fiedora Emelianenko i właściciel organizacji M1, Vadim Finkelstein, w 2015 roku po ogłoszeniu powrotu Rosjanina do startów zdradził, że w przypadku związania się z M1 mógłby zestawić go z polskim zawodnikiem. Mamy wielu odpowiednich zawodników na wysokim poziomie. Wystawiłbym Marcina Tyburę albo Stefana Płeca przeciwko Fiedorowi. Ale w Rosji jesteśmy ograniczeni z naszymi zasobami. Nie możemy konkurować z UFC czy tymi nowymi Japończykami, którzy pojawili się ostatnio. Ciekawostka numer 14. Mistrz UFC wagi lekkiej Charles Oliveira jest aktualnie zawodnikiem, który ma na koncie najwięcej zwycięstw przed czasem w historii organizacji – 17. Ciekawostka numer 15. W 2016 roku Martin Lewandowski w rozmowie z Arturem Mazurem poinformował, że dostał propozycję, aby gale KSW były pokazywane na platformie UFC Fight Pass, gdzie poza galami UFC można oglądać m.in. Invicte, Titan FC, Pancrase czy archiwalne gale Strikeforce oraz Pride. Lewandowski ustosunkował się do tej oferty następująco. Propozycja była dość konkretna i szeroka. Odmówiliśmy, ponieważ w ofercie był szereg punktów, na które po prostu nie mogliśmy się zgodzić. Chodzi o tak zwane warunki brzegowe, których nie chcę ujawniać. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.